Szanowni Państwo, czy możemy zaczynać? Tak, jesteśmy w zapisie. Serdecznie witamy Państwa na dzisiejszym briefingu, który poświęcony jest omówieniu wyników kontroli przeprowadzonej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Kontrola dotyczyła funkcjonowania i powstania szpitala tymczasowego we Wrocławiu. Jest to fragment kontroli, której wyniki całościowe zostaną opublikowane za jakiś czas, natomiast tutaj była szczególna inicjatywa delegatury we Wrocławiu, która wyszła z takim właśnie pomysłem zorganizowania briefingu z uwagi na wagę i potencjał ustaleń, które poczyniono w toku kontroli. Chciałbym serdecznie powitać pana dyrektora Marcina Kalińskiego, dyrektora delegatury NIK we Wrocławiu. Witam również pana Radosława Kujawińskiego, doradcę prawnego w tutejszej delegaturze. Szanowni Państwo, dzisiejszy briefing jest kolejnym z serii briefingów, które prezentują wyniki kontroli, które Najwyższa Izba Kontroli zawdzięcza głównie ustaleniom delegatur. Chcemy też w ten sposób pokazać, że ustalenia Najwyższej Izby Kontroli te odnoszone w kategoriach ogólnopolskich to również i w dużej mierze ustalenia kontrolerów poczynionych w poszczególnych delegaturach. Dzisiejszy briefing jest dowodem na to, że te tematy, które są poruszane, są bardzo istotne i bardzo się cieszymy, że Państwo są z nami tak obficie tutaj zgromadzeni. Poproszę teraz o zabranie głosu pana dyrektora, który pokrótce przedstawi najważniejsze ustalenia kontroli i założenia. Dziękuję, szanowny panie rzeczniku. Jako gospodarz tego miejsca serdecznie witam Państwa w murach delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa na briefingu prasowym, podczas którego zostaną zaprezentowane wyniki kontroli dotyczące utworzenia i funkcjonowania szpitala tymczasowego we Wrocławiu. Jest to pierwsze tego typu spotkanie. Wyrażam głęboką nadzieję, że takie spotkania będą trwałą praktyką, podczas których będziemy prezentować ważne ustalenia kontrolne dla regionu i dla państwa. Ta kontrola była bardzo ważna, bardzo istotna. Opinia publiczna szeroko interesowała się kwestiami związanymi z utworzeniem i funkcjonowaniem szpitali tymczasowych. Przedstawimy wyniki kontroli jednostkowej, które dotyczą utworzenia i funkcjonowania szpitala tymczasowego przy ulicy Rakietowej 33 we Wrocławiu. Kontrola została przeprowadzona w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Kilka słów wstępu odnośnie poruszanej problematyki. Epidemia COVID-19 wywołała kryzys zdrowotny i gospodarczy na bezprecedensową ogólnoświatową skalę, co znacznie wpłynęło na wiele obszarów, w tym zdrowie publiczne, w szczególności w aspekcie chorób zakaźnych. Jako jedno z rozwiązań, które miały służyć przeciwdziałaniu tejże epidemii, przewidziano szpitale tymczasowe. Sporo zainteresowania opinii publicznej i mediów wzbudzał i wzbudza nadal szpital tymczasowy przy ulicy Rakietowej 33 we Wrocławiu. Stało się tak między innymi z powodu podnoszonych w debacie publicznej licznych kontrowersji towarzyszących powstawaniu i funkcjonowaniu tej placówki. Ciągle aktualne obiekcje wzbudzają w szczególności lokalizacja szpitala na gruntach prywatnych oraz wysokie koszty jego utworzenia. Działaniom związanym z utworzeniem i funkcjonowaniem szpitala tymczasowego przy ulicy Rakietowej 33 we Wrocławiu przyjrzała się wrocławska delegatura Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzając w tym zakresie kontrolę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Kontrola ta obejmowała okres od 1 października 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku z uwzględnieniem zdarzeń wcześniejszych. To, co najistotniejsze, za zorganizowanie szpitala tymczasowego, który powstał we Wrocławiu, odpowiadał wojewoda dolnośląski. Zadania tego wywiązał się skutecznie, gdyż przy ulicy Rakietowej 33 został utworzony szpital tymczasowy, w którym prowadzono działalność zgodną z przeznaczeniem.
Jednakże szereg działań, które doprowadziły do powstania szpitala tymczasowego, zostało przeprowadzonych przez wojewodę dolnośląskiego nieprawidłowo. Dotyczy to zwłaszcza działań związanych z organizacją i funkcjonowaniem szpitala tymczasowego, jednego z dwóch obszarów poddanych kontroli, które Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie. Aktywność wojewody dolnośląskiego związana z przygotowaniem inwestycji była chaotyczna, spóźniona i nie została poprzedzona rzetelną analizą. W szczególności wojewoda dolnośląski nie dysponował rzetelną analizą i przekonywującym uzasadnieniem dla zapewnienia obiektu na około 400 osób, co zdeterminowało kierunek poszukiwania lokalizacji dla szpitala tymczasowego. Sam wybór tej lokalizacji także nie został przeprowadzony w sposób, który potwierdzał, że obiekt przy ulicy Rakietowej 33 we Wrocławiu był najlepszą z możliwych dostępnych opcji oraz że wybrany model jego utworzenia był najbardziej optymalnym rozwiązaniem, zarówno z punktu widzenia terminu wykonania, przewidzianych i zastosowanych rozwiązań, jak również w aspekcie koniecznych do poniesienia nakładów finansowych. W toku realizacji przedsięwzięcia wystąpiły nieprawidłowości, w świetle których należy uznać szpital tymczasowy za wybudowany w warunkach samowoli budowlanej, albowiem w okresie rozpoczęcia prac budowlanych nie było żadnych podstaw prawnych umożliwiających odstąpienie od stosowania przepisów prawa budowlanego. Wojewoda dolnośląski nie zapewnił także obiektowi szpitala tymczasowego we Wrocławiu w pełni właściwej ochrony przeciwpożarowej, szczególnie w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, gdyż w dniu uruchomienia tego szpitala wojewoda dolnośląski nie dysponował formalnym potwierdzeniem, że przyjęte w obiekcie szpitala tymczasowego rozwiązania zapewniały akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przy jednoczesnym uwzględnieniu przeznaczenia tego obiektu. Dopuszczono także do niegospodarnego wydatkowania środków publicznych w wielkich rozmiarach, na przykład rozliczenie robót adaptacyjnych według stawek odbiegających od warunków rynkowych, kwota około 11 milionów złotych brutto, która została zawyżona. Nie ustrzeżono się także błędów w ramach prac koncepcyjno-organizacyjnych, z powodu których doprowadzono m.in. do wybudowania obiektów, które nie były użytkowane w pierwotnie założony sposób, to jest apteki i hali intensywnego nadzoru. Przedsięwzięcie zrealizowano na czterech nieruchomościach, w szczególności poprzez przebudowę istniejących na nich obiektów oraz budowę nowych, jak również wykonanie odpowiednich prac adaptacyjnych terenu i obiektów. Realizując polecenie ministra zdrowia z dnia 24 października 2020 roku, wojewoda dolnośląski zawarł z przedsiębiorcą umowę, która bezpodstawnie wykraczała poza zakres tego polecenia. Założono w niej bowiem budowę nowych obiektów, podczas gdy polecenie obejmowało przystosowanie terenów i obiektów spółki, a więc istniejących elementów. Szpital powstawał w okresie od początku listopada 2020 roku do początku marca 2021 roku, to jest przez około 4 miesiące. Działał od 9 marca 2021 roku do 31 maja 2021 roku oraz od 18 listopada 2021 roku do 8 marca 2022 roku. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem szpitala tymczasowego we Wrocławiu wyniosły łącznie około 80 milionów złotych. Teraz poproszę pana Radosława Kujawińskiego, doradcę prawnego, który pełnił rolę regionalnego koordynatora, o syntetyczne przedstawienie wyników kontroli. Dzień dobry, szanowni państwo. Postaram się w sposób jak najbardziej syntetyczny rozwinąć te grupy zagadnień, które tutaj przedstawił pan dyrektor. Pierwszą z nich jest wybór lokalizacji szpitala tymczasowego. W naszej ocenie
wojewoda nie zapewnił tego procesu w sposób rzetelny, a jego działania nie były transparentne i Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że nie ma możliwości potwierdzenia, że ta lokalizacja, która została wybrana, była najkorzystniejszym z dostępnych rozwiązań. Nie było żadnej rzetelnie przeprowadzonej analizy potencjalnych lokalizacji, która by uwzględniała wytyczne wynikające z rekomendacji do tworzenia szpitali tymczasowych. Takie rekomendacje przygotował minister zdrowia. We Wrocławiu analizowano potencjalnych 6 lokalizacji dla szpitala tymczasowego. Obiekt Hali Stulecia, stary szpital na Trauguta, obiekt Hali Orbita, obiekt Stadionu Miejskiego we Wrocławiu i tereny tak zwanych klinik, czyli obiekty Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Kiri Skłodowskiej i okolicznych ulicach. Obiekty te były w orbicie zainteresowania, ale nie powstał żaden dokument, który odzwierciedlałby oceny i rekomendacje sformułowane przez wszystkie osoby, które brały udział w pracach związanych z wyborem lokalizacji szpitala i który byłby autoryzowany, potwierdzony przez te osoby. Te działania były według nas nietransparentne. Na brak transparentności działań związanych z wyborem lokalizacji wskazuje również to, że właściwie żadna z osób, które brały udział w pracach związanych z wyborem tego miejsca, w którym ma być szpital, nie potrafiła jednoznacznie wskazać, skąd wzięła się lokalizacja, która została wybrana i jedna z tych 6, które były brane pod uwagę, czyli lokalizacja przy ulicy Rakietowej 33 we Wrocławiu. Tutaj jako Izba zwróciliśmy uwagę, że w przypadku podejmowania działań na styku interesu prywatnego i publicznego konieczne jest, żeby takie działania były przejrzyste, rzetelnie udokumentowane, tak żeby nie budziły żadnych wątpliwości. W procesie lokalizacji nie odniesiono się także jednoznacznie do możliwości zrealizowania szpitala tymczasowego w systemie modułowym. Jak wiemy, takie szpitale powstawały. Z przeprowadzonego przez nas w toku kontroli rozpoznania wynikało, że potencjalnie taka możliwość istniała. Wykonawcy szpitali w technologii modułowej, do których zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie informacji, poinformowali nas, że potencjalnie mogliby to wówczas zrobić. Nie rozpoznano także należycie możliwości dostępności nieruchomości, które zlokalizowane były na publicznych gruntach będących w dyspozycji różnych podmiotów we Wrocławiu i w procesie lokalizacji szpitala nie przesądzono również jednoznacznie o wykluczeniu możliwości zrealizowania szpitala tymczasowego w obiekcie jednego z funkcjonujących na terenie miasta szpitali prywatnych, mimo że w czasie zbiegającym się z rozpoczęciem prac nad szpitalem przy Rakietowej taka możliwość istniała, a szpital prywatny dysponował i wyjściową bazą łóżkową i możliwością rozbudowy na przykład o obiekt w technologii modułowej. W aspekcie lokalizacji jednym z ważnych mankamentów jest również kwestia parametru organizowania szpitala na około 400 łóżek. Na dobrą sprawę nie wiadomo, skąd to się wzięło. Był to natomiast kluczowy czynnik, który determinował kierunek poszukiwania i wyboru lokalizacji oraz skalę prowadzonej inwestycji. Tutaj pojawiały się takie ustalenia, które wskazywały, że ta liczba jest uwarunkowana tym, że w skali kraju miało być stworzonych około 5,5 tysiąca miejsc w szpitalach tymczasowych proporcjonalnie do liczebności województw. Natomiast odnosząc się do takich parametrów, należy wskazać, że w momencie, w którym dokonywano tego wyboru, województwo dolnośląskie było zaludnione w procencie wynoszącym 7,5% w odniesieniu do ludności kraju.
co wskazywałoby na konieczność utworzenia szpitali tymczasowych na około, czy szpitala, na około 415 łóżek. I tutaj ta liczba pojedyncza albo mnoga nie jest przypadkowa, ponieważ, proszę Państwa, oprócz szpitala wrocławskiego mieliśmy także szpitale tymczasowe w Wałbrzychu na bodajże 50 łóżek i w Legnicy na 96 łóżek, tak? Czyli dodając do tego te łóżka wrocławskie, to odnosząc się do tych parametrów, wychodzi, że jesteśmy 43% poza normą odnoszącą się właśnie do tej liczby ludności. W związku z tym bezsprzecznie naszym zdaniem jest to element, który nie był rzetelnie zorganizowany. Natomiast odnosząc to już potem do późniejszego wykorzystania, to warto zauważyć, że maksymalna gotowość szpitala, jaką określił wojewoda dla jego funkcjonowania, to było 273 łóżka, a faktyczna liczba pacjentów, która była hospitalizowana naraz w szpitalu w okresie największej intensywności, to 208 osób. Szanowni Państwo, po dokonaniu wyboru lokalizacji szpitala należało przeprowadzić określone działania formalno-prawne. Tutaj w reżimie, który obowiązywał w czasie epidemii, a właściwie z punktu widzenia formalnego nadal obowiązuje, bo te przepisy ciągle są w obrocie, czyli przepisy ustawy, tak zwanej specustawy, ona ma swój długi tytuł, pozwolę Państwu, że nie będę w całości go przedstawiał, myślę, że wszyscy wiedzą, o jaką ustawę tutaj chodzi. Ta ustawa umożliwiała podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie epidemii poprzez wydawanie różnym kategoriom podmiotów w drodze decyzji administracyjnych poleceń wykonania określonych czynności. I to była konstrukcja formalno-prawna, z której mogli korzystać zarówno wojewodowie, jak i minister zdrowia, jak i prezes Rady Ministrów. Przy czym wojewoda nie miał możliwości wydawania takiego polecenia podmiotowi prywatnemu. Jak wiemy, tutaj została wybrana lokalizacja będąca we władaniu podmiotu prywatnego. W związku z tym musiał skierować stosowny wniosek o wydanie polecenia do ministra zdrowia, bowiem to minister zdrowia posiadał kompetencje do tego, żeby takie polecenie wydać. I we wniosku wojewoda wskazał, że przedsiębiorca jest właścicielem. Tymczasem w świetle stanu faktycznego, w momencie, w którym wojewoda skierował wniosek do ministra zdrowia, przedsiębiorca nie był właścicielem żadnej z czterech nieruchomości, na których następnie powstał, czy były one zagospodarowane pod potrzeby szpitala tymczasowego. To jest też elementem nierzetelności w wyborze lokalizacji, ponieważ to nie zostało przez wojewodę zweryfikowane. Z naszych ustaleń wynika, że w momencie kierowania wniosku wojewoda nie miał precyzyjnej wiedzy, jak wygląda struktura właścicielska tych nieruchomości, a przedsiębiorca w momencie tym tak naprawdę dysponował tylko jedną nieruchomością jako najemca, a nieruchomość była własnością firmy leasingowej, która to leasingowała nieruchomość spółce będącą spółką z grupy spółek, w skład której wchodził przedsiębiorca realizujący szpital tymczasowy. Rozumiem, że jest to dosyć skomplikowana konstrukcja, ale tak po prostu było. To był skomplikowany łańcuszek powiązań podmiotowych, gdzie tak naprawdę znalezienie tego, do kogo należy ta nieruchomość, nie jest łatwe. Natomiast minister zdrowia wniosek wojewody zaakceptował i wydał przedsiębiorcy stosowne polecenie. Polecenie to dotyczyło przystosowania terenu i obiektów spółki dla potrzeb funkcjonowania w tej lokalizacji szpitala tymczasowego. Jeżeli chodzi o taką konstrukcję, to tutaj naszym zdaniem, z uwagi na nadzwyczajny charakter instytucji prawnych, którymi się posługiwała administracja publiczna, proszę Państwa, to są instrumenty władczego ingerowania w prawa i obowiązki różnych podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych. Jeżeli coś nakazujemy, musi to ściśle, literalnie odpowiadać
temu, co stoi w takiej decyzji. Tutaj nie ma możliwości interpretowania rozszerzającego tego typu aktów, przy czym oczywiście można jeszcze w odpowiedni sposób kształtować. Więc mając na myśli przystosowanie terenu i obiektów, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli chodzi tylko o to, co na tych obiektach jest. Tutaj nie ma mowy o tym, żebyśmy mieli do czynienia z budową nowych obiektów, a tak w istocie było. Natomiast do tego jeszcze zaraz wrócę. Oprócz tego, że minister zdrowia wydał przedsiębiorcy polecenie utworzenia szpitala tymczasowego, należało także wybrać dla tego szpitala tak zwany szpital patronacki, czyli podmiot świadczący usługi z zakresu opieki zdrowotnej, który będzie prowadził szpital. Tutaj na ten podmiot wybrano Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu i to też odbywało się w drodze decyzji administracyjnej, w drodze polecenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej. Tutaj już wojewoda miał kompetencje do wydania takiej decyzji i takie decyzje wydał, były to dwie decyzje. Ale po pierwsze, te decyzje nie zostały poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego zgodnie z odpowiednimi przepisami proceduralnymi. Jest to o tyle istotne, że żaden przepis specustawy nie wyłączył tego, żeby nie przeprowadzać takich postępowań. To po prostu należało zrobić, bo tak stanowiło prawo obowiązujące. Po drugie, te działania były opóźnione, bo tak naprawdę pierwsze z poleceń zostało wydane 13 listopada szpitalowi, a drugie 20 listopada. Wtedy już toczyły się prace, tak? Te polecenia powinny zostać wydane właściwie przed albo równolegle do rozpoczęcia prac, tak żeby ten tak zwany szpital patronacki miał możliwość uczestniczenia od początku w procesie tworzenia szpitala tymczasowego. I trzeci element formalny, który był niezbędny do tego, żeby to przedsięwzięcie można było realizować, to umowa wykonawcza, którą zawarł wojewoda z przedsiębiorcą. To wynikało z decyzji ministra zdrowia. Minister polecił utworzyć szpital, a zasady rozliczenia mają wynikać z umowy, którą zawrze z przedsiębiorcą wojewoda. I tutaj wracamy do kwestii, którą już sygnalizowałem. Otóż ta umowa zakładała budowę nowych obiektów, co nie wynikało z polecenia ministra, ponieważ w naszym najgłębszym przekonaniu przestosowanie terenu i obiektów należy ściśle literalnie interpretować, odnosząc tylko do tego, co istnieje. Po drugie, w umowie tej nie zabezpieczono w sposób właściwy interesów Skarbu Państwa, w szczególności przez to, że nie określono górnego limitu finansowania inwestycji. Tak naprawdę tutaj charakter otwarty tej umowy powodował, że właściwie nie wiadomo było na początku, ile to finalnie miało kosztować. To się dopiero kształtowało w trakcie realizacji inwestycji. Konsekwencją tego, że wykroczono w umowie, którą zawarł wojewoda z przedsiębiorcą, poza zakres polecenia ministra zdrowia, jest wybudowanie nowych obiektów za kwotę około 11,4 miliona złotych. Z uwagi na to, że wykraczało to poza decyzję, te obiekty nie powinny być sfinansowane na obowiązujących dla nich zasadach. Natomiast z polecenia wynikało i z przepisów specustawy covidowej, że polecenia finansuje się z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W naszej ocenie, jako że poza polecenie to wykraczało, nie powinno zostać sfinansowane ze środków funduszu. W umowie wojewody z przedsiębiorcą znalazł się także zapis, który dotyczył nie tylko przystosowania obiektów dla celów funkcjonowania w nich szpitala tymczasowego i wybudowania nowych obiektów, ale znalazł się też zapis, który dotyczył wynajęcia dla potrzeb funkcjonowania szpitala tymczasowego w szerokim tego słowa znaczeniu obiektu hotelowego, który znajdował się w kompleksie przy ulicy Rakietowej 33 we Wrocławiu. I tutaj
wynajęto cały hotel, mimo że jak wynika z ustaleń naszej kontroli, faktyczne wykorzystanie to było od 4 do 9 pokoi i odpowiednio oczywiście niższe realne koszty powinny zostać poniesione na wynajem tak niewielkiego potencjału tego obiektu hotelowego. W związku z czym w ocenie Najwyższej Izby Kontroli tutaj mamy do czynienia z niegospodarnością na ponad 1 200 000 zł. Kolejną rzeczą, która również znalazła się w umowie, jest tak zwany narzut koordynacyjny. Było to przyznane przedsiębiorcy prawo do tego, żeby za niektóre zakupy mógł doliczać sobie, no nazwijmy to, marżę lub prowizję. W naszej ocenie to było niecelowe i skutkowało nadmiernym wypłaceniem przedsiębiorcy około 1,4 miliona złotych. To jest powiązane między innymi z faktem tak późnego wyznaczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na Szpital Patronacki. Gdyby zrobiono to wcześniej, można byłoby na przykład ten proces zakupowy zorganizować troszeczkę inaczej, niekoniecznie właśnie poprzez ten narzut koordynacyjny. I ten narzut koordynacyjny umożliwił przedsiębiorcy doliczanie swojej marży do tego typu zakupów, jak Państwo widzą tutaj na ilustracji, a więc za sprzęt typu drukarki, laptopy, radiotelefony, różnego rodzaju urządzenia, zasilacze, kamery, CCTV i tak dalej, i tak dalej. Masę różnego rodzaju sprzętu, który był potencjalnie potrzebny do realizacji szpitala tymczasowego. Przechodząc do kolejnego zagadnienia, należy wskazać, że tak jak przepisy specustawy covidowej pozwalały na wydawanie pewnego rodzaju dyspozycji różnym kategoriom podmiotów, tak wprowadzały również różnego rodzaju ułatwienia bądź odstąpienia od stosowania przepisów, które funkcjonują w, nazwijmy to, normalnym stanie funkcjonowania państwa. Jednym z takich rozwiązań była możliwość realizacji przedsięwzięć budowlanych z odstąpieniem od stosowania przepisów prawa budowlanego i wszystkich rygorów, które są z tym związane. Może Państwo pamiętają głośne takie medialne sprawy o budowie osiedli pod potrzeby izolatoriów dla chorych i tak dalej, i tak dalej. To są te same przepisy. Więc pierwsze przepisy obowiązywały do 5 września 2020 roku i one były w specustawie covidowej. I one umożliwiały właśnie do tworzenia obiektów budowlanych, które miały być związane z przeciwdziałaniem COVID-19, to była bardzo ogólna regulacja, niestosowanie przepisów prawa budowlanego, czyli w praktyce, żeby coś wybudować, nie musisz mieć projektu, pozwolenia na budowę, kierownika budowy, dziennika budowy, pozwolenia na użytkowanie, nic nie musisz mieć, możesz sobie budować, byleby tylko było to związane z przeciwdziałaniem COVID. Ale ten przepis przestaje obowiązywać 5 września 2020. Jest projektowany nowy, właściwie bardzo podobny przepis. Tam różnica polega na tym, że ustawodawca zdecydował się bardziej domknąć tą regulację. Już nie każdy mógł budować, ale musiała być to w wykonywaniu polecenia wydanego w stosownym trybie przez stosowne władze. Tak? Czyli już stricte to było adresowane bardziej pod działania tutaj, no, nie każdego, tylko tych podmiotów, które otrzymały polecenie. I te przepisy już się znalazły w innej ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ale one wchodzą w życie dopiero 29 listopada 2020 roku. Natomiast do prac związanych z tworzeniem szpitala tymczasowego przystąpiono na początku listopada. Wtedy nie obowiązywały żadne przepisy, które umożliwiałyby odstąpienie od ogólnie przyjętych reguł realizowania przedsięwzięć budowlanych. To oznacza, że tak naprawdę, żeby wtedy przystąpić do realizacji szpitala tymczasowego, należało mieć dokumentację projektową, czyli projekt budowlany, pozwolenie na budowę, powołać kierownika budowy, etc., etc. Należało spełniać po prostu wszystkie rygory, czego zabrakło. W związku z tym przedsięwzięcie realizowano w warunkach samowoli budowlanej.
Od 29 listopada można byłoby to już robić lege artis. I przepisy, które weszły w życie, umożliwiały też, bądź inaczej, warunkowały odstąpienie od stosowania przepisów od zgody wojewody. I tutaj w tym przypadku, kiedy tych przepisów jeszcze nie ma, one są już uchwalone, ale jeszcze nie weszły w życie, czyli nie można było ich jeszcze stosować. Wojewoda przedsiębiorcy wydaje taką zgodę na odstąpienie od stosowania przepisów. I to jest działanie niezgodne z prawem, jako takie zostało przez nas ocenione, ponieważ wojewoda nie miał możliwości wydania wówczas takiej zgody. Co więcej, on wydał tą zgodę warunkowo pod takim warunkiem, że traci ona moc, jeżeli ustawa nie wejdzie w życie, to również nie było możliwe. Dopiero 4 stycznia 2021, czyli wtedy, kiedy prace nad realizacją szpitala są już mocno zaawansowane, wojewoda po raz kolejny wydaje zgodę na odstąpienie od stosowania przepisów prawa budowlanego, ale to nie zmienia faktu tego, że do prac przystąpiono niezgodnie z prawem, ponieważ taka zgoda nie rozciąga się na całość sytuacji. Ona może działać tylko do przodu, tak? Nie działa do tyłu. Co więcej, ustawodawca, wprowadzając te szczególne regulacje, określił, że niektóre przepisy, mówiąc tak, no najprościej jak potrafię to powiedzieć, państwo się domyślają, jestem prawnikiem, posługuję się trudnym językiem, niektóre przepisy mogły działać do tyłu, ale akurat ten nie, więc on mógł działać tylko do przodu. Co więcej, będąc przekonanym o tym, że może postąpić tak, jak postąpił, wojewoda powinien zrobić dwie rzeczy. Jeżeli już przed tym modelem, że on może nie stosować przepisów, powinien powiadomić organ administracji techniczno-budowlanej o tym, że on takie przedsięwzięcie realizuje, czyli prezydenta Wrocławia, organ, który wydaje pozwolenie na budowę. Drogi organie, robię takie przedsięwzięcie, nie stosuję przepisów, informuję o tym, bo tak trzeba zrobić. I należało zapewnić kierownika budowy z określonymi uprawnieniami. I tego też nie było, tak? Czyli mimo ani jednych obowiązków nie spełniono, ani drugich obowiązków nie spełniono. Cały przebieg inwestycji był obarczony pewnymi mankamentami. Jednym z nich był nieprzemyślana realizacja hali apteki. Tutaj nie zweryfikowano rzetelnie potrzeb i możliwości utworzenia w szpitalu tymczasowym apteki. Wybudowano dla tego celu halę, ale hala ta no, nie była użytkowana w sposób zgodny z przeznaczeniem. Można tutaj zobaczyć jej wnętrze, właściwie pełniła rolę jakiegoś, nie wiem, składu, magazynu. I pochłonęły koszty związane z realizacją tego elementu około 1,8 miliona złotych. Drugą kwestią jest intensywna terapia, gdzie przestrzeń dla stworzenia oddziału intensywnej terapii w naszej ocenie również została stworzona niepotrzebnie. Tutaj zabrakło spójności pomiędzy tym, co projektowano, a co utworzono i co wynikało z zakresu świadczeń, które miał świadczyć Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Na realizację intensywnej terapii wydatkowano około 3,5 miliona złotych w zakresie posadowienia nowej hali, która zresztą w ogóle nie powinna powstać, tak? To już wcześniej wynika z innych. Tutaj mamy po prostu wielopiętrowe konstrukcje nakładających się na siebie różnych kwestii. I musiano także tą halę wyposażyć za 1,5 miliona złotych. Obiekt ten nie był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. I trzecią istotną kwestią związaną z mankamentami, które na etapie realizacji inwestycji miały miejsce, które też pan dyrektor sygnalizował, to brak zapewnienia w pełni właściwej ochrony przeciwpożarowej w szpitalu. Tutaj mamy sytuację, w której 8 marca, czyli właściwie tuż w przededniu rozpoczęcia funkcjonowania przez szpital, przypomnę, to 9 marca rozpoczął działalność,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej dość lakonicznie informuje o braku nieprawidłowości w zakresie prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Szpital rusza, następnie jednak następuje już po miesiącu funkcjonowania szpitala, dopiero wówczas, wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej już, ponieważ to jest organ właściwy w tego typu sprawach, a mianowicie sprawach wydawania zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Otóż dotyczyło to kwestii tego, że pewne rozwiązania w zakresie przeciwpożarowym wynikającym z przepisów, a akurat przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie były w żaden sposób wyłączone w związku ze specustawami covidowymi, niezależnie od tego, czy one tu miały zastosowanie, czy nie miały, po prostu ochrona przeciwpożarowa miała być należyta zawsze. Odstępstwach chodzi o to, że robimy coś innego w zamian za to, co powinno być podstawowo zrobione. I tutaj komendant wojewódzki zgadza się na takie rozwiązania, zgadza się na to, żeby inaczej była zapewniona ochrona przeciwpożarowa i on wyznacza 20 wskazań, czyli 20 rozwiązań, które należy zrobić, żeby obiekt miał odpowiednie bezpieczeństwo pożarowe. I trzy warunki. Chodzi o to, że wskazania to jest to, co właściwie proponuje sam podmiot, który chce mieć odstępstwa. Zrobimy to, to, to i to. A warunki to jest to, co określa już samodzielnie Straż Pożarna. Czyli okej, zgadzamy się, że możecie zrobić to, to i to, ale jeszcze musicie zrobić te rzeczy i wtedy będzie okej. Tak to mniej więcej wygląda. Więc tych z 20 wskazań tylko 7 zostało spełnionych, a z 3 warunków 0. Tutaj na zdjęciu widać między innymi zbiornik z tlenem, który zgodnie z postanowieniami komendanta wojewódzkiego miał być zabezpieczony, oddzielony od obiektów ścianką żelbetową bodajże, co nie zostało zrealizowane. Chciałbym to podkreślić, że mimo tych mankamentów, które oczywiście nie powinny mieć miejsca, my nie stwierdziliśmy w wyniku kontroli, że zachodziło bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. Natomiast z informacji od Straży Pożarnej, którą uzyskaliśmy w toku kontroli, wynikało, że niezrealizowanie choćby jednego wskazania lub warunku określonego w postanowieniach wydanych przez Straż Pożarną, udzielających odstępstwa od przepisów, traktowane jest w ten sposób, iż przepisy, od których wnioskowano o odstąpienie, nie zostały spełnione. Proszę Państwa, kolejną istotną kwestią są zawyżone koszty. W tym zakresie Najwyższa Izba Kontroli posiłkowała się ustaleniami biegłych. Biegły z zakresu kosztorysowania, który przeprowadził specjalną analizę kosztorysową na podstawie kosztorysów powykonawczych, bowiem szpital był rozliczany na podstawie kosztorysów powykonawczych, nie na podstawie kosztorysów, które powstawały przed przystąpieniem do realizacji prac. Tutaj kosztorysy powstawały po zrealizowaniu prac, więc analiza kosztorysowa przeprowadzona przez biegłego wskazała, że zastosowane stawki rozliczeniowe, które dotyczyły roboczogodzin, znacząco odbiegały od cen rynkowych. Tutaj dla potrzeb tego szpitala przyjmowano kilka stawek, 27,5, 60, 90 i 140,5 zł. Stawką dominującą była stawka 140 zł. Ta stawka właściwie wynikała z oferty przedsiębiorcy, która została przyjęta przez wojewodę bez negocjacji i przed rozpoczęciem prac. Nie było rozeznania rynkowego, które by weryfikowało tą stawkę. I biegły ocenił, że przyjęcie takiego poziomu cenowego robocizny spowodowało, że ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysowych były niewspółmierne do ogólnie funkcjonujących na rynku robót budowlanych. Tutaj odnosząc się nawet do takiego względniejszego rozliczenia, czyli do
do dostawki maksymalnej roboczogodziny mamy niegospodarność w wymiarze około 11 milionów złotych. To jest zawyżenie kosztów, które miało miejsce w związku z przyjętym modelem rozliczania inwestycji. Szanowni Państwo, to są najistotniejsze z naszych ustaleń. One są oczywiście szczegółowo opisane w wystąpieniu pokontrolnym, które już jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli i można sięgnąć do całej treści dokumentu. Ja myślę, że tutaj już wystarczająco zaabsorbowałem czas i dziękuję bardzo za uwagę, ale myślę, że jesteśmy otwarci na pytania, prawda? Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję panie doradco. Szanowni państwo, jeśli mają państwo pytania, słyszymy tutaj. Szanowny panie redaktorze, tak jak zostało przedstawione, no stwierdziliśmy szereg istotnych nieprawidłowości. W tej chwili pracujemy intensywnie pod kątem prawnej realizacji kontroli i przygotowania projektu zawiadomienia prawnokarnego w tym zakresie. Jeśli chodzi o przygotowanie tej inwestycji, to tak... Co to znaczy? Czyli pracujecie państwo... Przygotowujecie państwo doniesienie do prokuratury, tak? Tak, tak, przygotowujemy, tak. Tak, najprawdopodobniej tak, najprawdopodobniej tak. Ale, panie dyrektorze, najprawdopodobniej czy będzie? No, bo jeżeli państwo pracujecie nad przygotowaniem, to rozumiem, że po to, żeby je złożyć w prokuraturze, tak? Tak, panie redaktorze, w tej chwili toczą się prace. Jeszcze to zawiadomienie tak nie opuściło murów delegatury. Prace są prowadzone. No, kontrola jest wielowątkowa, tak? Tych aktów, akt kontroli jest sporo, więc to wszystko jest analizowane, żeby zawiadomienie mogło być skutecznie przyjęte przez właściwy organ. Jeśli chodzi o przygotowanie tej inwestycji, to ja wskazywałem, że ona była prowadzona w sposób chaotyczny, spóźniony, bez odpowiednich analiz. My zetknęliśmy się tutaj z mnóstwem problemów, tak? Z takim deficytem dokumentów w jednostkach kontrolowanych. Stąd korzystaliśmy w dużej zakresie z przesłuchania świadków, byli powoływani biegli, zasięgaliśmy informacje w jednostkach niekontrolowanych, ponieważ w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim tych dokumentów brakowało. Stąd właśnie jakby nie było analiz, jakby dokumentów potwierdzających właśnie wybór tej lokalizacji, tak? Tak naprawdę tutaj zeznania świadków się wykluczały. Pojawiała się informacja, tak, że pozyskano informację z Urzędu Miejskiego, tak, że przedsiębiorca, który był odpowiedzialny, prawda, za budowę szpitala, miał doświadczenie w stawianiu takich namiotów do przyjmowania interesantów. Niemniej jednak właśnie ten proces pokazał, tak, że on był bardzo nierzetelny, chaotyczny i po prostu brak było tego śladu rewizyjnego. Najbardziej była dotknięta z tej branży, notowali wielomilionowe straty. Od tego przedsiębiorcy, jak państwo sami stwierdziliście, wynajęto cały hotel, zapewniano mu nadzwyczajne zyski, godząc się na znacznie wyższe stawki dotyczące roboczogodzin. No, wydaje mi się, że to jest, znaczy przepraszam, bo może to jest właśnie obszar, który powinna wyjaśnić prokuratura, jeżeli Najwyższa Izba Kontroli nie potrafiła, czy nie ma do tego odpowiednich. Ja myślę, że w puencie swojej wypowiedzi pan redaktor trafił w tak zwane sedno tarczy. Myśmy wyczerpali nasze możliwości. Proszę mieć na względzie, że nikt nie posiada uprawnień operacyjno-rozpoznawczych. Nie mamy uprawnień śledczych, tak? My działamy w sposób przejrzysty, transparentny, zgodnie z procedurą ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Mamy prawo do gromadzenia dokumentów, do proszenia o dokumenty. Bazujemy na tych dokumentach, które jednostka nam przekazuje. Nie możemy dokonywać siłowego przeszukania ani zabezpieczać materiału
materiałów w sposób taki jak służby specjalne. Możemy przesłuchiwać świadków, ale to też jest, no to nie jest takie przesłuchanie jak w prokuraturze i te możliwości już wyjaśnienia w tym aspekcie, o który pan redaktor prosił, to tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, że mają tylko organy ścigania. Myślę już, że tutaj pan dyrektor, no mówiąc o tym, że pracujemy nad kwestią zawiadomienia, no to jest równoznaczne z odpowiedzią na takie pytanie. Jeżeli pracujemy nad tym zawiadomieniem, to uważamy, że ta sprawa wymaga głębszego wyjaśnienia również w drodze odpowiedniego działania organów ścigania. Ja myślę, panie redaktorze, że warto podkreślić tutaj, że to jest dzisiejsze wyniki kontroli dotyczą tylko jednego szpitala tymczasowego. Natomiast cały czas pracujemy nad wynikami całej kontroli planowej, które mamy nadzieję, że wkrótce państwo będziemy mogli przedstawić. Bardzo proszę, pan redaktor. Chciałbym wrócić do tego, że panowie mówili o tym szpitalu prywatnym, z którym były rozmowy. One zostały przerwane po to, żeby wykonać ten szpital koniec końców na Rakietowej. Na jakim one były poziomie zaawansowane? I jeszcze jedna kwestia dotycząca kontaktów ze Strażą Pożarną. One się zaczęły w marcu 2021, wcześniej ich nie było. Nie było żadnych wytycznych Straży Pożarnej przed rozpoczęciem budowy tego szpitala. Może zacznijmy od końca, tak? Znaczy były kontakty ze Strażą Pożarną wcześniej, natomiast w znacznej mierze one miały wymiar roboczy, tak? To nie były takie sformalizowane działania, jak właśnie wystąpienie o wydanie tych odstępstw do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast no właśnie co do udziału Straży Pożarnej jakby w tym całym procesie, który był związany z realizacją szpitala, to tutaj na pewno takie rzeczy miały miejsce, tak? Ale to potwierdzenie takie, to z 8 marca, to o którym wspominałem właśnie, o możliwości prowadzenia tej akcji gaśniczej czy braku przeciwwskazań, no to też należy uznać za mający charakter nieformalny, tak? Tu na przykład w związku z tym, jaki był model realizacji tej inwestycji, faktyczny model realizacji tej inwestycji, ani taki, jaki powinien być, to nie mieliśmy do czynienia też ani z klasycznymi dokumentami, które występują w procesie budowlanym, ani też z klasycznym zakończeniem tego procesu, czyli między innymi kwestie odbiorów też były, powiedzmy, bardziej roboczo traktowane niż formalnie, ale tutaj udział pewnych instytucji był, czyli był udział na przykład sanepidu, był udział Straży Pożarnej, tak? Szanowny panie redaktorze, z ofertą prywatnego szpitala mieliśmy do czynienia przed rozpoczęciem budowy szpitala tymczasowego w lokalizacji Rakietowa 33. Taka oferta, najem za symboliczną złotówkę, wpłynęła do wojewody dolnośląskiego. Ona została jednakże odrzucona, albowiem było to argumentowane, że ta liczba miejsc, jaka może być, jak oferuje szpital, jest zbyt mała, aczkolwiek tutaj wskazaliśmy na nierzetelność, na brak analiz, no i to faktycznie wyszło, że te 400 miejsc to było za dużo i one były nieużytkowane. No niemniej jednak w pobliżu, no właśnie w terenach przyległych do tego szpitala znajdowało się odpowiednio dużo miejsca, żeby móc przystosować ten teren pod dodatkowe obiekty. Ja rozumiem, że te dodatkowe obiekty mogą zostać porównywalnym czasie, co tam na Rakietowej te hale, tak? To już jakby spekulujemy, więc jakby może no nie jest to naszą rolą, żeby tak powiedzieć, tak? Teraz to trudno jest się odnieść. W tym zakresie odsyłam do tego, co jest wskazane w wystąpieniu pokontrolnym i to tak, jak jest tam wskazane. No my też, proszę Państwa, jesteśmy tutaj ograniczeni pewnymi rygorami prawnymi i o określonych podmiotach. Ja myślę, że Państwo sobie doskonale poradzą i będą w stanie to zweryfikować swoimi kanałami.
Panie redaktorze, nie podajemy nazwy wystąpieniu pokontrolnym. Bardzo proszę pan. Jeszcze pytanie, bo to chyba nie zostało tutaj powiedziane. Z tego co się orientuję, to w wystąpieniu pokontrolnym jest taka teza, że w pewnym momencie wojewoda dolnośląski utracił kontrolę nad całą tą inwestycją, powierzając realizację zadania swojemu pełnomocnikowi, panu Maciejowi Bujowi. On z kolei zdaje się powołał koordynatora. Jak wyglądała ta sprawa? Tak, rzeczywiście. No tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że wojewoda wyznaczył do prac związanych z nadzorem nad realizacją szpitala tymczasowego pełnomocnika, przy czym pełnomocnik ten działał jeszcze zanim został formalnie powołany, co wzbudziło nasze obiekcje. Oprócz tego pełnomocnika był również koordynator, tak? Pełnomocnik swoje zadania wykonywał nieodpłatnie. Natomiast jeżeli chodzi o koordynatora, to on świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z wojewodą i te osoby zajmowały się właściwie no, kompleksowo tą inwestycją, tak? Takim bieżącym nadzorem, na przykład zatwierdzaniem protokołów konieczności i tak dalej, i tak dalej. Pewne działania wykonywał przed tym, jak wojewoda formalnie wydał akt pełnomocnictwa dla tej osoby. Tak zasadniczo być nie powinno, ponieważ takie pełnomocników wojewoda powołuje na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, więc tak właściwie najpierw powinien być akt powołania, a potem powinno być dopiero działanie, ale nie ulega wątpliwości, że wojewoda może powoływać pełnomocników do określonych spraw. Miał jakikolwiek wpływ, czy panom się udało, czy izbie się udało dojść do tego, jakie zaangażowanie było pełnomocnika, jeśli chodzi o wybór lokalizacji? Tutaj nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Nie, nie. Na pewno tak, ale nie pamiętam w tej chwili, czy to były ustne wyjaśnienia, czy zeznania świadka. Proszę mi wybaczyć, jest dużo szczegółów. Natomiast tak, ta osoba jakby no była przez nas, jej udział w kontroli też był aktywny, tak? Tutaj ja nie pamiętam szczegółów. Wydaje mi się, że w wystąpieniu pokontrolnym są wskazania, dlaczego wybrano takie osoby do realizacji tych prac. Tutaj odsyłam do wystąpienia pokontrolnego. Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, panie rady. Szanowny panie redaktorze, ta narracja, tłumaczenie wojewody, ona pojawiała się w trakcie kontroli, tak, i to było tłumaczone, te wszystkie działania nieprawidłowości stanem wyższej konieczności, ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego. I my oczywiście no, zważaliśmy na to, tak, wiedzieliśmy w jakich uwarunkowaniach powstawał szpital tymczasowy, tak, życie, zdrowie ludzkie jest bezcenne, tak, nie można wycenić. Niemniej jednak Dolnośląski Urząd Wojewódzki no, jest jednostką sektora finansów publicznych, tak, no, artykuł 44 ustawy o finansach publicznych obowiązywał, tak, wydatki dokonujemy w sposób celowy, oszczędny, efekty do nakładów, tak, a więc tutaj no, ta sytuacja, która była trudna, w żaden sposób no, nie zwalniała wojewody z obowiązku przestrzegania prawa i działania w sposób rzetelny. Szanowni Państwo, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to jesteśmy do Państwa dyspozycji również po briefingu. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy udział. Dziękuję Pani.